Witamy Państwa serdecznie. Małgorzata Wojciechowska. Danuta Robak. Reprezentujemy gminę Wilczyn. I chcemy przedstawić Państwu przepis na wilczyńskiego karpia. Jak tradycja świąteczna głosi, karp na stole zawsze gości. W jeziorach naszych pływa, chociaż wody nadal ubywa. Na łódkach wędkarze haczyk zanurzają, po czym rybę wypuszczają. Wyjątek stanowią święta. I tak w życiu bywa, kiedy każdy kawałek karpia spożywa. Mamy dzisiaj ze sobą naszych skrzatów, którzy mają nam pomóc w pieczeniu dzisiejszego karpia. Zaczynamy przygotowywać karpia. Trzeba go oskrobać bardzo dokładnie, ze wszystkich stron. My już tutaj mamy przygotowanego karpia wcześniej. Teraz go tylko lekko kończymy przygotowywać. Trzeba go następnie pokroić na dzwonka, a więc kroimy naszego karpika wilczyńskiego. Dzwoneczki takie 2-centymetrowe kroimy, żeby się nam fajnie przepiekły. Karpik świeży, prosto z naszego jeziora. Teraz trzeba go przyprawić solą i pieprzem. Naszego karpika. Teraz pieprzem. Jeszcze z drugiej strony. I teraz musimy obtoczyć go w mące. Aha, jeszcze mamy cebulkę do pokrojenia. Pokroimy cebulkę i przyprawimy go jeszcze cebulką. Żeby lepiej nam się pracowało kroić cebulkę, będziemy teraz, odsuwamy sobie karpika, bierzemy cebulkę, kroimy cebulkę w pióreczka. O, tak wystarczy. I przyprawiamy jeszcze tą cebulką karpika. On sobie chwileczkę tutaj poleży. A następnie będziemy go obtaczać w mące i potem smażyć na gorącym, gęsim tłuszczu. Przystępujemy teraz do obtaczania naszego karpika. Trzeba go dokładnie obtoczyć. O, jeszcze mam talerz osobny do obtoczonego dzwonków. Odkładamy. Cebulka ładnie się przykleja do karpika, potem się fajnie usmaży na złoty kolor. Ryba jest z czystych jezior, gdyż jeziora, pomimo że wody wciąż mamy mało, ale są czyste. Kończymy obtaczenie naszego karpika wilczyńskiego. Głowę odstawiamy, szykujemy ją na zupkę rybną. Odstawiamy sobie tutaj mąkę, bo już nam nie będzie potrzebna. I przygotowujemy teraz patelnię do smażenia. Smażymy, drodzy Państwo, karpia na naszym gęsim tłuszczu. Gęsi były hodowane na stawie, dokładnie na Wilczogórze. Gęsi na samych paszach, na śrucie, na kukurydzy, bez dodatku żadnych pasz, więc tłuszcz ten jest czysto ekologiczny i zdrowy. Poczekamy, aż patelnia tłuszcz się nagrzeje i będziemy smażyć. Drodzy Państwo, teraz przystępujemy do smażenia naszego karpia. Wkładamy go na gorący tłuszcz. Rozgrzany do odpowiedniej temperatury, tak żeby nam się dzwonki nie przypaliły, ale jednocześnie, żeby nie przylegały też do patelni. Chwilę poczekamy do zrumienienia.
No to mamy już usmażonego karpia. Teraz go zdejmiemy z patelni. Danusiu, może wyłącz. Już ją. Przełożymy karpika na półmisek. A następnie przełożymy go na blaszkę. O, jeszcze może cebulkę naszą zdejmiemy. Pyszną. Dobrze. Teraz poproszę Danusiu o blaszkę. Przełożymy go na blaszkę. Włożymy do piekarnika i piekarnik mamy nastawiony na 180 stopni. Myślę, że 20 minut spokojnie mu wystarczy i będzie gotowy. O, teraz zawiniemy go folią, żeby nam się nie wysuszył. Tak. I wstawiamy do piekarnika. Na 180 stopni. I 20 minut. Czekamy, aż nasz karp się upiecze i będziemy przystępować do dekoracji. Karp w piekarniku już nam prawie że dochodzi, a my tutaj mamy już przygotowane wcześniej dekoracje. Talerze do karpia. I my też mamy swoje dekoracje. Też się dekorujemy. Tak. I teraz będziemy przygotowywać dekoracje do naszego karpika. Koleżanka już tutaj będzie go wyjmowała, bo on już jest dobry. Kładziemy sałatę. Jarmuż. Oczywiście cebulkę. Mamy pięknie powycinane. Układamy pazurki. Karp jest już upieczony, więc go zdejmiemy teraz na pół miski. Ładnie ułożymy. Piękne dzwoneczka. Rumiane. O tak. I teraz jeszcze na drugi talerz. Jeszcze udekorujemy go na koniec cytrynką, plastrami świeżej cytryny. Można jeszcze dołożyć gałązki koperku do dekoracji, by ładnie wyglądał. O. I oto jest nasz karp wilczyński. Łuska od ryby w portfelu, niech przyniesie pieniążków wielu. Życzymy wszystkim zdrowia, szczęścia i miłości, wtedy wirus nie zagości. Smacznego wigilijnego karpia!